Prawie ta sama liga. Przepuść, No. Bo ty się ładujesz cały czas. Przepraszam, no bo nie dałem ready. Bo gadałem z wami, byłem w Windowsie. Już. Anuszka jest 97 rocznik? Czy to tylko taki zbieżność przy niku? Nie wiem. Owena pytam, bo Owen wydaje się jeździ. Chyba tak, z tego co mi mówił, to chyba tak. Broni chyba perelki, bo jestem najmłodszy. Remi? W gronie perela. Ty? No, chyba jestem najmłodszy. Kreoks jest młodszy od ciebie na pewno. A, dobra. Czyli najmłodszy nie jestem. No i nie pytaj teraz o grono PRL-a, bo ja już nawet nie wiem, kto tam jeździ i kto jest, bo nie ma mnie tam w kanale. Skład jest ten sam. No tak, ale ten... Kto, czekaj, Mitoman? No nie, Majsterwik pisał do mnie i pytał o kulisy mojego odejścia. Mówię, piszę do niego, że mogę tylko o tym rozmawiać z samym zainteresowanym albo z administracją, a ten do mnie pisze, że on jest w Radzie, nie? W ogóle wiesz, nie odnotowałem tego, bo tam... Wiesz, on chyba 3 dni był w Radzie, zanim ja odszedłem, nie? Życzę powodzenia, do widzenia. No, przyda się. No, przyda się. Zwłaszcza jak za Kulbajkiem wyjeżdżam, skrzydło, skrzydło. Piękna walka z McLarenem na wyjściu. No, bo jakoś się zamienił w ducha. Ty, ale zmieniłeś chyba ustawienie sesji. Ja już nie stawiałem. To teraz stratę ustawiał, bo ja mam to są coś inne ustawienia. Bo ja coś z internetem, nie tak. Też. Więc to też to mogło to są inne być ustawienia. Ten Red Bull za mną to jest jakiś szybki, bo nie wiem czy. A kto to jest? No, jakbym ci powiedział, jakbym wiedział. Możesz proszę obrócić się do tyłu i zobaczyć, kto to jest. Nie, podczas jazdy 300 na godzinę nie obracam się do tyłu, to grozi śmiercią. Słuchaj, ja mogę się obrócić do dzieci, jak jadę 200, ale nie jak jadę 300. Jedź. Urwis. Chyba nie. Nie wiem, bo gościa pierwszy raz widzę. Pewnie jak połowę tego lobby. Rezerwowych na pewno. Nie licząc Sowelisa. Nie licząc Sowelisa. Jaka liga. Bo z Sowelisem już znam się dość długo. Drugi wyścig, pierwszy raz się widzimy. Ty, no strasznie wolny bo jeszcze, bo wiesz, bo jeszcze go nie było na Bahrajnie. No. W ogóle rezerwowych nie było jeszcze na Bahrajnie. Oko, za ty nie będziesz znowu inny grid. Ty, ale ja myślałem, że to ty stoisz za zaproszeniem mnie do tej ligi tak naprawdę. Nie no, znowu wywala lobby? Tak czy wiesz co, komentatora to już drugi raz mi się pojawiło, że go wywaliło. Tak z minutę temu też. Bałem się, że chyba streama nie będzie z tego wyścigu. Jak komentator się wkurwi. Fullback. Co? Nie wiem czy słyszałeś. Mówię, że myślałem, że to ty stoisz za zaproszeniem mnie do tej ligi. nie. No to skąd jemu się wzięło coś takiego nagle tak z D? Nie mam pojęcia. Myślałem, że zwęszyłeś okazję pozyskać gwiazdę PRL-a. Nie no, akurat nad tobą nie myślałem. Znaczy nad nikim, a tak. Ja będę się z tym Red Bullem ścigał. No i chyba musiałem się... Ty to o nim chyba pisał ten na... Z nikiem na S, że mu zajechał i zablokował drogę, bo ja też teraz musiałem się z nim ścigać. Ale przynajmniej poćwiczyłem wyprzedzanie w tych niektórych partiach toru. I żeby nie było, że to było na prostej. W zakrętach ładnie się wyprzedzaliśmy, switchbacki robiliśmy. 42,9, no. 42,8 Sowelis. No to panowie, potrzymajcie mi piwo, bo teraz nadchodzi 41,7.
to wolniej niż poprzednim razem, nie? Nie, szybciej trochę. Nie, szybciej trochę. Tam o chyba 200 czy 300 szybciej. No to ja przez to wyprzedzanie dużo wolniej. Jeszcze sekundę ekstra straciłem prawie. Co Valis w ogóle na medach chce? No właśnie, co Valis, brakowało mi... Chyba, że on teraz tylko wziął medy i wyjedzie jeszcze na softach, bo tutaj z medów tak naprawdę nie wiem, czy się opłaca startować, bo i tak tu się w tym medy jedzie. Dobra, teraz nie wiem, co tu się jedzie, bo to jadę właśnie już, szóste kółko. A potem musi mieć komentator. Siódme kółko jadę. Tam wywalało. W edycji no, F1 na Belgii. Okej. Także ani o strategii tu nic nie wiem, ani o... Kurde, muszę znaleźć nowego hosta tutaj. W limitach. Chyba nie będzie AMG. Bo on już od przyszłego tygodnia ma się pojawić. Kurde, ale mnie wyniosło. Bo 12 F1 kupuję. No ale zepsułem te. Tak, popsułem kółko sobie. Darkoen, jaki czas? 1.426. Okej. Okay. A jaki wykręcił, bo teraz jestem ciekawy. Co on dał wykręcić? Bo teraz strat mu się poprawił. No, już softy założył. Ale on był na softach chyba od początku. Nie, pierwszy chyba robił na tych, na medach. Tak mi się wydaje, jak wyjeżdżał. Nie, on był na softach. Tak? Okay. Tak, on był na softach, to Sovelis był na medach i dalej to jego medowe okrążenie jest wysietane. On był akurat na softach, czyli musiał błędów trochę popełniać. Wziął sensy paliwa i zminimalizował te błędy z okrążenia, bo pewnie tak było. Kurde, nie wiem, czy ja zdołam poprawić ten czas. 41.7. To było naprawdę dobre kółko. Oho, o kurde, 54 tysięczne, tylko lepiej ja byłem od Cardiego. Cardi będzie mi siedział na dupsku, oj. Ma w ogóle dwa rekordy w sektorach. Svena zszedł poniżej 42. No tak, ale jeszcze zostaje oczywiście Kirito, który też może dać do pieca. Na softach wyjechał. Mam fast testa w drugim sektorze, what the fuck? Chyba jakieś bugi. No, musiał no tak bug. Może być. Musiało być bug, bo pojechałem go wolniej niż poprzednio. A, to na pewno. Bo delta mi spadło. Ty, w ogóle się coś pierdzieli, to jest niemożliwe, żebym tracił 0,3 w krótkim odstępie na prostej startowej. Coś się spierdziliło. Dobra, zjeżdżam do boksu. A, zmieszczę się. Oj, proszę, dobra. Dobra. Ja coś powiem ci, że to, się chrzani ta znówka tutaj. Ja się obawiam jednego, że wyjdzie znowu to samo z kwalami tak jak w Bahrajnie. No. Że ustawi realne pozycje zamiast kwalifikacyjnych. Mhm. Nie narzekałbym. W tą opcji kwalifikacyjnej nie ma. Nie narzekałbym, mówię. Ale to wiesz, że wtedy trzeba było przeprowadzić restart kolejny. No wiem. 29.923. Pierwszy sektor. Jezu, nie, kurwa, nie! A ten... co?! Dałem wyjazd z tego, z garażu nie zmieniając opon. Dobra, to dzisiaj będę miał chyba ciężej jeszcze. Kto pozamiatał? Ronaldinho Gaucho, w ogóle dla mnie niespodziewanie. Ma ponad... ma prawie półtorej dychy lepszy czas ode mnie. O kurde. A ja wyjechałem na zniszczony. Och, chłopie! Wygląda to jest na kanale, tylko wyciszony. No nieźle. Wreszcie 424. Cholera, no to...
to przecież ja jeszcze spadną pozycje chyba. 43, 501, nie miałem 4. Aha, dobra, to jeszcze chyba spadną pozycje. Nie, znowu! Pieprzają krążenia, że... Razem uratowane. I już jest na wejściu. I będzie to 41 ile? 41, 614, no nie. Bliziutko. Dwama. O nie, 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 nie. Nie, tylko nie to. O, super, właśnie wywaliło mi F1. Właśnie F1 wywaliło, no po prostu... Jak tu jej nie kochać? Jak tu jej nie jebać, kurwa. Nawet tego dopera mnie wywaliło ci F1? No po prostu, no... chamstwo w państwie. Nie, 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 to jest... Jeszcze się to gówno nie kalibruje. Czymś kierownica nie chciała się skalibrować. Dobra, muszę szybko wracać z tego lobby i wyjeżdżać jeszcze na jedno kółko. Bo muszę jeszcze poprawić. Dobrze mi neta nie... Dobrze, ja nie byłem hostem, jak mi wywaliło teraz. Bo kolejny restart by był. Oko, dzisiaj Mike Perelkę hostuje i mu powiedziałem, pytałem go, czy jedzie, czy nie. On mówi, że raczej tylko stawia. On mówi, dobrze, bo... Dla tych, co jadą, nie, oczywiście, bo kiedyś no. Była sytuacja taka, że jak hostował, to się wkurwił, że mu nie pykło i wyszedł. Co jest? To jakim cudem jeszcze Sowelis, kurde, się wcisnął? Nie, dobra, to trzeba na pewno poprawić. Ja już za bardzo spadam. No. Ja już za bardzo spadam, jednak się przeliczyłem. Ja będę miał last to first zaraz. Się jednak przeliczyłem, kurde. No to może być ciężkie zwycięstwo. Ale ducha walki oczywiście nie tracę. Bo niespodziewanie Ronaldinho Gaucho w ogóle przypieprzył taki czas we ho-ho. Już spadłem na po 4, bo jeszcze Sowelis się odezwał. A Łena Błażej też należy do dinozaurów, czy to dzieciak? Nie, nie, no raczej nie dzieciak. Też nie. Dinozaur. Dlaczego dinozaur? Słuchaj, no wszystko jest dla wszystkich. Nie moja wina, że czas leci, nie? No wie, to prawda. No niestety, czas leci. To prawda. Oni mogą sobie tylko popatrzeć, co my mieliśmy do dyspozycji, słuchaj, wiesz, 15 lat temu. I się zastanawiać, wiesz, jak tu ruszyć albo coś. F1 no. Challenge i nie tylko. No to co, z Owenem będę walczył o P9, wyjeżdżamy. Dobra, ja muszę powalczyć jeszcze o P1. A, jeszcze w sumie do P7 nawet jest szansa do się dobić, tylko trzeba pojechać kółko. A nie walczyć na torze. Aj, miałem zmniejszyć ilość paliwa, kit. Niedobrze. To chyba nie będzie nic z tego więcej. No jeszcze po 11, to chyba nawet nie ma sensu wyjeżdżać. Ale że co, Welis jeszcze jest wyżej? Bym się nie spodziewał w życiu. Bo on jeszcze kilka miesięcy temu nie jeździł tak dobrze. No, patrz. Usłyszał, że będę z nim walczył, to wyjechał przede mną, żeby mnie blokować. To jest czysty przypadek. Kamil, to się znalazł. Zanim skończyłeś, to już mnie ładowali. Przypadek. Masz jeść jak chcesz, puszczam czekaj, cię. Czekaj, pierniku, czekaj. Pierniku. Spoko, jeżdżę jeszcze ze starszymi, jakbyś był zainteresowany. Wiem, że są jeszcze lepsi. Maverick i jego banda. Chłop jest w wieku mojego brata, ponad 4 dychy ma na karku już. Kurde. Znaczy, Kulbaj, pożyjemy, zobaczymy, ci przypomnę, wiesz. Jak ty byś miał 3 dychy. Co? No tego jeszcze mi trochę brakuje. No wiem, że ci brakuje dużo. Nie wiem, czy my w ogóle będziemy się jeszcze znać. Oj, wszystko jest możliwe. Pewnych kontaktów się nie urywa. Tak.
Poza tym kontakty są na całe życie, Kulbak. No miałem nadzieję, że się rzeczywiście nie urwie. Wiesz, to tak jakbyś powiedział, że nagle F1 przestanie cię interesować, no to ciężko uwierzyć. O nie, właśnie wiesz, się wyzygnowałem. Gówno. Kulbak, wiesz poprawkę, że F1 to nie jest orientacja seksualna. Tu nie możesz powiedzieć z dnia na dzień, że jesteś nagle gejem. No. A F1-ka szybko mi się nie znudzi. No właśnie. Tym bardziej, że telewizji już... Bycie hetero mam nadzieję też. Nie, no to jeszcze niczego nie mam, więc wiesz. Ale... Szkoda, że tu Szymona nie ma. Muszę poszukać w końcu dziewczyny. No tak, w końcu już masz 14 lat, stara dupa już. Może... Tylko, że z tym jest problem, bo kurde, tu mnie na wsi nie ma żadnych. To musiał tak na miasto gdzieś wyjść. To jest straszne, pojechać do miasta. No czy wiesz, no... no taki temat no, ucięliście, słuchajcie. Nie da markę znaleźć, nie? Wiesz, to nie problem, bo tak naprawdę prawdopodobnie doszedł do Wrocławia, do techniku informatycznego po napisaniu egzaminu. Skończenie o podstawki. Jezu, uślizg. A on jesteś gdzieś blisko? Jezu. Nie, rozwaliłem się, bo taki mieliście dobra, temat, tak, że... Może... Sorry, ale to nie jest temat na Orusz, jak się przejeżdża. Pójdę do tej szkoły. Ja też dobra, już kurde. Już nie zdążę teraz. Już gówno, już niestety nie powalczę o pole position. Dobra, ja jeszcze oszczędzę opony na kolejny przejazd w takim razie. No ja już nie powalczę. Skrzydła, więc nie mam szans przejechać. Już nie wyjadę, już nie powalczę. No niestety. Słyszeliśmy już to, Kulbaj. Kurde, no ale... Cholera. No to kanapki Mercedesa nie będzie, coś tam z tej naszej buły mercedesowej wyciekło, jakiś Mikus, jakiś Urwis. Ale ilu w końcu jedzie kierowców? 15 jest. Aha, 11 z 15. Biorę w ciemno. Moje ósme kółko na spa w tej grze. Żeby jeszcze tylko Cardi, a nie, Cardi się chyba poprawia. Triada na okrążenia. Dawaj, są fajne. A nie, on ma... Dobra, P5 mam. Ale że filuś na siódmym to jest też niezłe. I ma anulowane okrążenie. W sumie dobrze, że nie ma hobbity w tym wyścigu. Cicho, bo walczę o wyższą lokatę. A, dobra. O kurde. Jezu, ten co przywalił za czas. Ja się poprawiam 6 dych już. 7 dych. O, to ty kurde wskoczysz trochę tych pozycji. Cicho. Wskoczysz trochę pozycji. Aj. Co ten gość przyjebał kurwa za czas w tym momencie? Co nie? Co nie? Ja nawet takiego na trialu nie mam. More power! Dawaj, szopuj. Nawet jedziesz, jeszcze nam brakuje dużo do tego, na tamtym trialu. Pójdź. No mi sobie 0,2 brakuje do jego czasu. Na tym trialu. No. Ha! P9. Przez próchnem. Dobra, no musiałbym w wyścigu się lepiej sprawdzić niż ta pierwsza piątka. Znaczy, czwórka. Niewiele. Ale jednak. Tylko co się stało, że tak słaby czas ukręciłeś? No, zespinowałem na ostatnim okrążeniu, także. Dobra. Taki był temat poruszany. Ale trzymałem się w sekundzie za Kulbajkiem, to jest plan minimum wykonany, okej. Okay. Czyli tak jak na trialsach. Okay. Mogę to spokojnie poprawić, ale niestety się wyspinowałem. No ja też popełniłem jeszcze jeden błąd, bo tu jeszcze 3 dychy bym podkręcił. Wtedy mi uciekło na tym szybkim lewym. Tam trochę źle najechałem, musiałem odpuścić i
O, chyba mamy, kurde, groźnego rywala do Kramsdo, jak już się tu pojawi. Jak już się Holiday skończy w PRL-ce. No. Nowy rywal dla Kramsdowego. Aż jestem ciekaw, czy będzie... Ty, ale Kramsdowy w tej edycji moim zdaniem no, nie ma w za dobrej formy, bo ja go Właśnie, PRL-ka, sprinty. To był pierwszy dzień sprintu bodajże. No, tak. To akurat go nie jechałem, no. To ja byłem znacznie lepszy od niego, więc... No. Nie, dlatego mówię, ale słuchaj, ja z Kerem Zetowym Open Lobby jeździliśmy i też nie dawał rady, także podejrzewam, że jemu nie weszła ta gra zupełnie. No mi fajnie dość weszło. No, znacznie lepsze czasy kręcę niż na 20. Znaczy nie na wszystkich torach, bo naprawdę nie warto. Dobra. Dobra, pytanie teraz, czy tu będą Dirty Driverzy? Nie, dobra. Nie powinni. Zaryzykujemy niedojechanie do mety. Nie, no. Dobra, ile tu wziąć paliwa? 23, niech będzie 3. A po co ci 3? A ile mam wziąć? Ja daję 22, a w ostatnim czasie nawet daję poniżej 22, bo jak jest tylko safety car i dasz na ubogą, dobra, to przyjeżdżasz. 23 dam. Tak zrobię, już naprawdę coś mi było. Żebym coś chociaż miał. Dobra. Do zobaczenia na mecie. Oby. Aha, jeszcze ten. Aha, dobra, już mamy ukaranie za wyprzedzanie formującym. To mamy? Już karę dla kolegi za wyprzedzanie formującym. No nie można? Nie można. Ale ja mam zmęczone softy, matko boska. A kolega już sobie odjechał. Który był na 7 miejscu, dobrze, ukaramy. Czyli dostanę 2 punkty, na tym się skończy. Ty jesteś... prawie jak kapetę. To ja nie mam co dogrzewać opą, bo ja mam już zniszczone softy po kwalach. Ale dobra, bo tak jak będzie dalej wyprzedzał na tych formujących, to skończy się tak, że dostaje bana na kwale, bo 12 punktów karnych uzbieranych to jest ban na kwale. No ale to co, będzie za każdy jego występek tutaj teraz dzisiaj za go każdy... punktował? Czy każdy wyścig będzie po 2 punkty dostawał? Za każdy wyścig. Myślałem, że jak polska policja się będziesz zachowywał i będziesz czekał, aż uzbiera stówę. Go zatrzymasz dopiero. Nie no. Za każdy wyścig. Jak w każdym wyścigu będzie tak wyprzedzono formując, to się doigra, zdobędzie najpierw bana na kwale, potem kolejne 12 punktów ban na wyścig. A jeśli tak dalej będzie, to go wykluczę stąd. Dobra, żeby się tu z przodu tylko nie stało to, co w 2012 roku. Chyba pamiętam, jak oglądałem ten wyścig w wieku 5 lat. Jak ktoś mi mówi, że oglądał wyścig w 2012 roku i miał 5 lat, to naprawdę się staro czuję. To naprawdę. Przyzwyczaj się. 5 lat. Ja miałem... Wtedy 5 lat i już oglądałem F1. Niedługo wiesz, kto to Kubica będzie, no. Wiesz, miałem o tyle szczęścia, że jeszcze emitowali na Polsacie wtedy. Ja się tylko cieszę, że moje dzieci mogły doświadczyć tego, że zobaczyły Kubicę i posłuchały V8. Dokładnie. Byliśmy w Gdyni na wyrwę. No, fajne były te V8, ja też ich słuchałem jeszcze. Ja go widziałem w Poznaniu, jak do Renault wstępował, u ciebie na świecie nie... A nie, ty miałeś 2 lata, Kubarka. W 9, tak? To miałem 2 lata. No. Gdzie rodził mój brat. I później moje dzieci też mogły dostąpić tego zaszczytu i też posłuchać V8. Bez żadnych słuchawek, bez niczego. Żywy ogień. Co takiego daj bomba zadał? Cardi. Nie wiem, ale o dziwo... U Jezu, to było. Się stało. Coś we mnie uderzyło. A ja się utrzymałem oczywiście na 5 miejscu. A ja spadłem. Ja myślałem, że ja awansowałem o jakąś pozycję. O, ktoś poleciał Venas! Już zakończył właśnie swój wyścig. To co, safety car, czy nie? Dupa, nie ma. No plans for a safety car.
No to zobaczymy, co dalej będzie. Jezu. No niezbyt kolorowo mi się układa tak na razie ten wyścig. Pasowali w ogóle już. Jest drugi. Kolejna ferajka poleciała. Jak ja lubię takie walki. Jak wywozi kolegów w ogóle. Dobra, to możesz coś wykaraskam z tego wyścigu. Chociaż P3 było. Chociaż się na podium znalazł. To będzie zajebiście. Jedno co to w Monako muszę wygrać. Monako. A on jeździłem po podium? Nie no, gdzie? Aż w takie marzenia nie wierzę. No słuchaj, jesteś starszy ode mnie, to na pewno film z Sylwestrem Stallone oglądałeś o tematyce wyścigowej, że się tak wyrażę. Ja nawet nie wiem, jaki film chodzi, więc... No... Masz prawo nie wiedzieć, bo to bardzo stary film już jest. Na pewno starszy od ciebie. O, na pewno. Kojarzysz? Czekaj, bo mam Mikusa. Nie pamiętam tytułu właśnie. Przed nim. Kojarzę, kojarzę. Prawie się wyspinowałem. Czy ogólnie film dla fanów takich F1 do pooglądania i pośmiania się jest ciekawy. Dużo, dużo takich abstrakcji, ale... Oho! No i w takim momencie dajesz ubogą. Dajesz ja nigdy nie daję bogi. Chociaż ale teraz sobie dam ubogą. W tej wersji po to jedziesz, po to tankujesz mniej, żeby dać ubogą właśnie w takich momentach. Się tego, co w Monako? I zaraz mi się zbilansuje. Nie wiem, bo ja Monako nie jeżdżę. Nie uznaję tego toru za tor do jazdy w Open Lobby. No nie ma tak delta na dojeździe do zakrętu. No co nie? No jeszcze tutaj nie to wiem, w miarę. Tak najgorzej no nie, ten, bo do tego pierwszego wiesz, miałem, by było. Miałem minus 1, a później jak zahamowałem zrobiło się plus 1.5. Czyli straciłem do chłopaków z przodu. To właśnie zjechał do boksu. Nie wiem co było tego powodem, ale właśnie wskakłem na P3. Wiem, Kulbajk, bo jadę zaraz za tobą. A tak, rzeczywiście. Paniam tempa. Tor jest paliwożerny, zżera więcej niż symulacja komputerowa pokazuje. Także safety car by się jakiś przydał, bo mogę nie dojechać do mety. Czyżby? To się u mnie. O właśnie! Ronaldinho się wyspinował. Nie no, stawali z liderem, to już. Ale pytanie, są tu safety cary, czy nie ma? No są włączone, standard. O Jezus. Hamulce nie wytrzymały. Nie no, muszę dogonić Sovelisa, bo to już... Kurde, jak mi się zryły opony, ja już mam 30% na nim. No ja mam bardzo zryte opony, bo ja mam 37%. Ha, i w ogóle mi się odpalają TT, jak je próbuję wyłączać. Stan opon cały czas się włącza, tylko o procent. Przygrzewają się. A to nie temperatury, tylko ich zużycie. Znaczy no, nie masz komentarza, że na przykład... Aha, bo lewa strona po 100 stopni. Dobra, to wiele tłumaczy już, dlaczego one tam... Trudno się to kryją. Na kolejnej cię puszczę, Dark, bo no, już mi nie trzymają koła. Dawaj teraz. Jeszcze błędzik Sovelisa i bycie liderem moje.
Sowalizm mi ucieka, cholera. Nie rozwalę tylko na... Tylko ja z pierwszego miejsca się wyjechałem. Ale też Ronaldinho w ogóle się wywalił. Właśnie mówię, że nie tylko ja. No. Ale przypał. No fajnie było godzinę czekać. No cóż. No przypał dość konkretny. Jeszcze tylko... Teraz ci powiem, tylko czekam na Boncowelista, żeby mieć prowadzenie w wyścigu. No dzięki za chwalę w takim wypadku. Fajnie było się pościgać pół okrążenia, kurwa, i się wyjebać na ulicę. Właśnie Ronaldinho, jakim ty cudem przyjebałeś taki czas? Nie wiem, normalnie. Sobie jechałem lewo, prawo i do przodu. No to wiesz co, to musisz mieć... Od ilu ty lat już grasz w F1? Od roku. Ja pierdolę. Ale grałem w 19, w 20 nie grałem. Może to może dlatego. Nie wiem dlaczego, ale ten czas po prostu... Kurwa, naprawdę opadł mi kopara, jak go zobaczyłem. Wiesz co, teraz mi kopara opadła, bo się poprawiam o 8... O Jezus, co to było? Uważaj, Mikos. 80 no się dobra, poprawiłem na tych zniszczonych softach teraz, czaisz? Cool bike. Moje softy są w złej kondycji już. W drugim sektorze poprawiłem się 8 dych... Ponad sekundę się poprawiłem, bo 8 dych ogólnie, w ogólnym rozrachunku. Na tych zniszczonych softach. Wytłumaczysz mi to? Nie. Ty, coś musi być spierdzielone. Poprawiłem się o 1,7 sekundy. To jest właśnie jeden z minusów tego jebanego pada. Się lekko palec obślizgnie, kurwa, bo tłusty jest i... I chuj, i wyjebka. O tłusty jest. Nie, bo przed wyścigiem opierdoliłem kolację, kurwa, i... No i chuj. Tak fajnie było. A mam pecha, bo w ogóle jak była zeszły sezon, był w 20, to się na kwalifikacjach na Belgii wyjebałem. To ja też się wywaliłem na pierwszej, przy pierwszym podejściu. Czekaj, gdzie w 20? Tutaj? W pierwszym sezonie? Tak, 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 jak była Belgia w 2020. Nie, albo może to była Czaka? Właśnie mi coś nie kojarzy, żebyś ty jechał. Dobra, dobra, to była Czaka, to była Czaka. Ale no, wy macie taka, taką dobrą pamięć, że sobie dacie rękę uciąć, że ktoś jechał albo nie? No. Jestem pewien podziwu, że tobie jest wygodnie gadać i jechać. Do niektórych mam pamięć. Znaczy, powiem ci tak, jak się ma rodzinę, dzieci i jeździ po Polsce, to jazda i rozmowa nie... Tak, to jest normalna sprawa. To co? Nawet dziwnie, jak nikt nic nie mówi. Musisz się wydrzeć, bo krzyczą tobie nad uchem i nie jesteś w stanie usłyszeć przejeżdżającej karetki. Jak ja na przykład nikt nic nie mówi, to ja nie potrafię jechać. No tak dziwnie, nie? No dziwnie, u mnie też tak jest. Słuchaj, jak się jedzie samochodem, to też się słucha radia po coś, tak? No tak, 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 tylko że tak radio zapierdalanie 300 na godzinę. No ja przy 210 słucham... Czym ty zapierdalasz przy 210? Co? Czym ty 210 zapierdalasz? No co, na PRL-ce nie widziałeś tych moich filmików i zdjęć? A czekaj, dobra, tamże, okej. Okay. Były. Nie widziałem. No. A co jak po liście? Moje ostatnio ten, ostatnio byliśmy z rodziną w Karpaczu. No to S3 jak się jechało, pierwszy raz jechałem S3 jak po oddaniu do użytku całej. No. Znaczy tej od Szczecina do tego, do... No. Na południe. Skąd ty, no to... jesteś? Ja? Z Pomorza Zachodniego. A, okej. Okay. To sytuacja była taka, że... No by się tak fajnie jechało, że nawet nie wiedziałem kiedy było 210, nie? Tak jak w Świebodzinie zatankowałem ten pełen bak. I powinien mi starczyć do domu, tak musiałem 50 km od chaty zjechać, bo rezerwa mi się zapaliła, nie? Wiesz, no jak mój tata też jedzie tam po 200-220 autostradą, to też jakoś... Sowalis wziął medy czy hardy? Jechałem do Krakowa, tak było. Sowalis? No, zjechał. Sowalis jeszcze nie był w boksie. Aha, to ktoś zjeżdżał wcześniej. Sowalis z Red Bullem, więc on jeszcze nie zjeżdżał, ale moje ale ja zaraz... A to ten Stratmon może. Nie, bo to Alfa... Chyba, że no... Jest, dobrze, dzięki panowie, bo ja już, kurczę, nie miałem paliwa.
Ale ja was lubię. Zjeżdżam teraz. Ale ja was lubię. Oj. Co tam się dzieje, kurwa? Może nie próbuj się stakować, Szopuś. Chyba, że musisz. Muszę. Dobra. Myślę, że się obrobisz. To myślę, że się obrobisz. Darkoem będzie przede mną. Ale na tych kompletnie zniszczonych softach. I ty na medy czy na hardy poszedłeś? Hardy. Tu medy nie dosiągną. No, mówisz softy medy strategia, dlatego tak mi nie pasuje. Wiesz co, przeliczyłem się z tą strategią softy medy. Ci powiem. Przeliczyłem się z nią. Myślałem, że tutaj dalej się jedzie softy medy, a to jej... Jest, jestem na plusie w końcu z paliwem. Oj! Kurde! One są koniec? W ogóle niedogrzane. Nie, na szczęście nie koniec. Miałem przytomną reakcję, ale było naprawdę blisko. Ale udało mi się to wybronić. Jezu, jaki to był... Jakiego stracha ty narobiłem. Dobra, przyjdzie wypłata, to też kupię kierownicę i zobaczę. Przeciłem to nagrane, ja wam mogę to pokazać po wyścigu. Na onboardy daj. Też dam. Bo to był safe po prostu... No nie wiem, czy tak bardzo wykonalny. I lubię hardów, mam nadzieję, że im przyniosą szczęście. Znowu mi wywaliłem F1. Z nowego dumpera wywalił mi F1. Boże, nie, no po prostu... Z gier gdzie wyjebał? Tak, znowu wywalił mi F1, no kurwiemy to tylko. Coś się właśnie mi z nią dzieje, nie rozumiem co. Kompletnie nie rozumiem, co mi się z nią dzieje. Ale to mi tylko robi gorzej, bo nie dość, że mi spali R teraz bot, to jeszcze zryje mi te hardy. A trzy mogę stracić jeszcze pozycję. Dwie to zyskasz w ogóle, bo oni dopiero pitują teraz, ci na softach z przodu. Ale no jak tak dobrze ten bot pojedzie, to pierwszy będziesz. Wiesz co, nie wiem czy on dobrze pojedzie, bo to jest tylko 75 ustawione. O kurwa. Dobra, ważne, że dojechałem na softach. Dasz radę, wiesz pierwszy. No jakbyś ustawił 90, to byłby szybszy niż większość kierowców tutaj. dał radę ten bot? Dam radę, bo się Zowelis wyjebał. Jesteś pierwszy kurdnik. Ole, dobrze. Dobra, twój bot jedzie pierwszy. Mam nadzieję, dopiero do boksu. Ja już dobijam. Mam nadzieję, że więcej go tam pewnie nie będę miał. Kolbajk jest pierwszy przez to, że go wyjebał z gierki. Nie. Undercata też robiłem trochę. Tak trochę undercata im robiłem już. Tak, widziałem na tych, na różnicę już. Ale na pewno wrzucę to na onboardy, ten safe, bo to po prostu było niebywałe. Ja bardzo dobre save'y robię. Zawsze bardzo dobrze potrafię wyratować swój bolid przed katastrofą. Kurwa, to w ogóle ten pierwszy... Może tak się ode mnie odbił? Nie wiem. Ja już tylko widziałem akurat jak runie. Zminimalizowałem. Słuchajcie, zostawił mi linię i myślałem, że się zmieścimy, a... Wiedziałem, że tak będzie. Słuchajcie, spalił mi Ersu bot po prostu połowę. Miałem 80 czy 90%, a mam nagle 60%. Ale jesteś pierwszy, tak? No jestem, ale teraz zyskuję Kirito, bo jest na metach. Ciężko będzie powiedzieć, bo tutaj na streamie no, poczekaj, jeszcze 5 okrążeń. A dobra, on jest od początku na tych metach. W końcówce będziesz miał przewagę na bank. Kirito jest od początku na medach, jeszcze nie zjechał? Jeszcze. Aha. Nie, on na drugim okrążeniu zjechał z softów na medy. Czyli on nie, już wtedy wiedziałem, że on na dwa pity jedzie. On się nie odbił od siebie. On po prostu wpadł w pościg. Aha. No to tyle dobrego. Ale zanim jeszcze jest Sovelis, ale Sovelis na szczęście ma trójkę, więc to mi też daje przewagi. Dobra, bo my gonimy teraz z Owenem. Nie lubię tego bus stopu tutaj w tej grze. Wiesz co, ja lubię bus stop, ja mam... Strasznie mnie wybija. Za tą długą prostą nie lubię tych szykany teraz przez te tarki. I chyba nie tylko ja. Szykany, tarki za długą prostą. Aha, tutaj za DRS-em. Tak, z DRS-em. Z DRS-em ta szykana, tutaj przy stronę jest tak najeżdżę na tarkę. Oho! Nie, no serio? Aha. Nie, medy nie dociągną, nie ma takiej opcji. Czy dociągną? Bo teraz to ją dylemat. Jak jest to mogą dociągnąć.
Bo teraz kurde, mam dylemat, musiałbym o nie zadbać, co w moim przypadku tutaj może być ciężkie. Ty chociaż nie wiem, czy się opłaca zjeżdżać. Właśnie hardziarz jestem, kurde, i Tom jakby daje... Jak odzyskasz, to tak, ale no... Sovelis jest na hardach, dopiero co zjechał, ale on ma razy 3. Kirito jest na medach, 5 okrążeń. On właśnie wykorzystuje sytuację. No, mógłbyś spróbować, nie wiem, jak myślisz, że też radę wrócić, to... Wiesz co, może być z tym problem, nie, zostaje na torze. No, tylko, tak. gorzej jak wszyscy zjadą. No. No to są zawsze właśnie... uroki bycia pierwszym, ale jak zjadą i ty zjedziesz na kolejne kółko, to przecież też zdążysz. Stratę wszyscy. Stowaliśmy APK właśnie? Tak. Cholera, no kurde. Nie wiem co robić. Ogarnij, jak oni zjadą, to na kolejnym kółku możesz zjechać i też ci się uda. Zjeżdżają. Chyba się odbije właśnie bariery. Zjechał Sovelis, ale Sovelis ma drive-thru. Ale on nie odbędzie go podczas RC. Coś nie zrobiłeś. Tak, nie ma skidu, faktycznie. A kiedy to zjeżdża? No nie, wymieniałem mi skrzydło. Słuchajcie, softy wymieniły wymienili ten. Kurde, no to... uwaliłem sobie skrzydło na tym, na wjeździe do boksu. Stratum będzie pierwszy. Dobra, niech ci będzie, kurde. No to teraz wyjadę i za tym, i za... Kurde. Za Kiritem i za Sovelisem. Ale dobra, Sovelis... Sovelisem o tyle dobrą szkodę, że on ma PK. Kto 5 sekund? Sovelis. Tutaj wystarczy dojechać teraz, bo 10 już ma DNF-a, spoko. Jeszcze lubię zespinował teraz. To się, lubię taką wyspinę. Tak. 8 sekund kary PK, wszystko 8 sekund PK, no on przegrał już wszystko. Gorzej widzieć Kiriten tylko. Bo tam nie wiem kto jest na czele, chyba Stratmund jest. Stratmund, tak. Dobra, a wy... Na hardach. Cześć, Stratmund i ty na hardach, dobra, no to okej. No Kirito szybki całkiem jest. Kirito jest szybki, ale on mi mówił o spinowaniu coś. Że no, słuchajcie, na softach przyjechaliśmy ile? 7 kółek? 6? Bentkitu, on mi pisał na PW, żebym na niego uważał, bo może spinować. Plus kwale, nie? Tak. To my na medach 12 kółek bez problemu pojedziemy. Tak, też tak myślę. Dobra, ja życzę powodzenia. Idę, bo wychodzę z domu. Trzymanko. Dzięki. Dobra, miłego wieczoru. Miłego. No dobra, to zostało już tylko 3. No lepiej, żeby to co mi pisał na pewno się sprawdziło. Żeby naprawdę się zespinował. Jakby rzeczywiście coś z tego wykorzystam, to będzie zajebiście. On chyba na tym okrążeniu już zjedzie. Powinien, bo wszyscy są zbici. Dobra, przez całe okrążenie ani 1% się nie nabił, więc powinno być dobrze z tymi medami. Bo na hardach kompletnie się gripa nie ma. Nie na tym jeszcze, na następnym. Nie, no powinno być na tym. Tak, powinien teraz zjechać. Wiesz co, żeby się wyświetlał komunikat. No też prawda. A się nie wyświetla, więc jedziemy jeszcze jedno. Tylko, że ja nie wiem jakie Stratmund robi restarty, więc tego się boję. Zobaczyli się tym PK i z 8 sekundami, no po prostu... No restarty za bus stopem to będzie, to jest szkoda słów. Myślę, no takie spiny szły, że nie wiem. 1%. Ty masz 1%? Tak, na tych medach. Spoko, to ja już mam 3. No dobra, jeśli na tym zjedzie, będziemy mieli 11 okrążeń do przejechania. Powinny dociągnąć. Nie no, na pewno do... Kulbek, to nawet nie ma wątpliwości żadnych, że to dociągnie. No dobra, tylko w jakim stanie będą? No na pewno lepszy niż twoje softy na pierwszym stincie. O tak. Tylko na 60% miałem w momencie zjazdu mojego. Hardy to była tragedia.
więc hardów to ja w ogóle nie polecam. Bardziej na tych hardach prawie się wyautowałem z wyścigu. Wrzucę na bordę. Jak na hardy, powiem ci, że mi się nawet dobrze na nich jechało teraz. Nie wiem jak pod kątem tempa, ale... Ale tak jak ja nienawidzę hardów, tak tutaj nawet. Wolę jechać dwa razy medy niż raz hardy. Na wyścigu. Albo trochę sobie zrobimy jak Perez w 2018, tylko że on zrobił przy tych barierkach po lewej stronie, a ja po prawej. No. No, pierwszy wyścig, pierwsze punkty. Tak powinno się inaugurację ligi każdej zaczynać. Ja zacząłem bardzo dobrze tutaj. Wiem, widziałem. Oglądałeś streama, czy tabelę tylko patrzyłeś? Tabelę. No przecież ja nie wiedziałem o istnieniu twojej ligi do dzisiaj, do południa. Aha. Masz sobie będzie streama, zobaczcie przez co ja musiałem przechodzić. Przez takie trudy, żeby wygrać ten wyścig. Powiem ci tak, Kulbajk, jestem jak kierowca F1, nie oglądam powtórek wyścigu. Aha. Twoje jeszcze może obejrzę dla komentarzu, jeśli Xie coś tam swego czasu wyłapywał i komentował, ale tak ogólnie to... Najbardziej mi się podobało to, kiedy coś mówił na mój temat, że coś chyba nie pójdzie, a poszło, bo wtedy musiał się z tego wycofywać. Taki Singapur na przykład w PRL-ce. No tak hamuje. Stratman. Zaraz się w dupie w Dark Ovena. No to właśnie o to chodzi chyba, nie? No nie, bo ja nie chcę kary. No ale to nie tobie chodzi, tylko jemu chodzi. O, już lecą właśnie części. Właśnie ktoś by mnie uderzył, chyba. Lecą części. Wpadły na ostatnie miejsce. Masz miejsce? Będę trzeci. Dawaj. Dobra. O Jezu, dobra. O Jezu, co tam się stało? Polecieli. Skurczak? Chyba Skurczak to nawalił. Skurczak. Nie, jaki? Skurczak. Jeden pies. Dobra, jedziemy. Mikus, jesteś mój. Jeszcze jakiś Red Bull poleciał. Tak. Ten jest na sy. Sovelis. No. Wydawało mi się, że on we mnie jeszcze uderzył. Bo ktoś tam ze mną pojechał po zewnętrznej, żeby nie uniknąć kontaktu i na kerbie go podbiło i wjechał w bok tamtych, co jechali po torze. Sovelis właśnie albo wywaliło, albo sam się zrejdżował i wyszedł. Bez wycofywania się. Czyżby kolejne kary? Wiesz co, za to... Nie wiem, czy mogę za to... Nie, w sumie za to nie. Jedyna konsekwencja, jak jest go stąd wyciągnięte, to unieważnienie jego wyniku i to wszystko. Pisać go jako... No ale jakby taki bot jeździł po to, żeby przeszkadzał innym, to co? Na szczęście jest, bot jest duchem. Bo gdyby nie był duchem i rzeczywiście komuś przeszkodził, to wtedy konsekwencje byłyby większe. Bo wtedy już mówimy o punktach karnych. Ale tu są duchy włączone. No, Mikos mnie spowalnia, Owen mi ucieka. Już się pcha Kirito na Stratmuna. Że zaraz na ich warto mogę skorzystać. Co jest z tą F1-ką moją? To znowu? Znowu! Ej, ona się pieprzy mi coraz bardziej, coś jest nie tylko tak. Tylko nie krzyż do ucha, okej? Okay? Dobra, sorry. Kurwa mać, no. Co za gówno. Ale co może być z tego powodem? Nie mam pojęcia. Nie miewałem tak raczej. Steam przede wszystkim. A mam neta słabego i... Mówisz Steam. No nie wiem. Ale to jest nienormalne już, żeby aż tyle razy. A teraz stracę tyle czasu jeszcze Ersu. Pamiętaj, Kulbajk, to jest tylko gra. Uj, tylko w tym problem, że ja jestem zaangażowany w walkę o mistrza. I takie coś nie może mi się przydarzać. Rozumiem. Bo to na pewno nie wina mojego sprzętu. Bo z kompa dopiero co wymieniałem.
takiego naprawdę mocnego. No to nie jest kwestia mocy. Może być system powalony gdzieś. Jakieś rejestry. Znaczy, no, miałem jakieś kłopoty z nim, ale to przez to, że ten proces nie miał staktowanie tak o sobie. O, właśnie się zderzyli! Kirito właśnie uślizg łapał. Ty, tu w ogóle części leżą. Owen, co się z tobą stało? To znaczy, tempo? No. Mam leciutkie uszkodzenie. Prawie sekundę odrobiliśmy do ciebie teraz. Tak, mam lekkie uszkodzenie. Jezu. I znowu oczywiście bot mi spalił pełno ersu. Miałem 90%, a mam 50%. I nie rób mi tego, Owen, bo on będzie w DRS-ie, a ja chcę go wyprzedzić. Weź tam, przyspiesz na prostej. Slipstream. Mi daje. No kurczę, jest w DRS-ie. Ach, chujowo. Ojojoj, co tu się stało? Dobra, właśnie straciłem kontrolę nad bolidem. Liderem wyścigu. Mam nadzieję, że to się utrzyma do końca. 10%. O 7 kółek. Jak o. Mnie zwolnił. No proszę, proszę. Tego to bym się nie spodziewał. Obiłem Owen, że jedziemy po podium. O, jeszcze daleko. Dobra, słuchajcie, czekajcie na rozwój sytuacji między Stratmonem a Kiritem. Jeśli naprawdę by się rozwalili, to kurwa, wtedy jedziecie. Nie wiesz, co ty mówisz, my jedziemy w jednej sekundzie we trzech. Z a ja ich spowalniam, niestety. No nie, jakbyś spowalniał, to byśmy cię na prostej wzięli, a póki co ani Mikus nie może ciebie dogonić, ani ja Mikusa na prostej. Aha. Tam, Owen, ten, gra na twoją korzyść, Kulbajk. Wiesz co, przykro mi, mógłbym zjechać, ale... Ci hardowcy z tyłu, Darkowe na tył. No. Do tyłu, to nie był problem. Moim problemem jest Kirito. Moim problemem jest Kirito, kurde, który wyprzedził już Stratmuna i będzie cisnął po mnie. O, to jest tylko 2 sekundy i jeszcze 7 okrążeń na karku. Kurwa, jak znowu ciebie widzę. A, bo znowu jesteś piąty. No. Co się w ogóle z Darkowenem stało? Spina zaliczyłem. Spinował, a prawie ja teraz wyspinowałem na basstopie. Dlatego mówię, że go nie lubię. O Boże. Teraz trzeba nadrabiać, bo z DRS-u wypadłem. No chyba Stratum jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Teraz będzie miał DRS, będzie dość blisko. Dawaj, Miku. 9.5, 9.5, 9.3, dobra, można opuścić. I znowu Stratmun jest drugi. Owen, na jakim poziomie masz hardy? Już nie mam hardów. Okej. Okay. Jak, na jakim miałeś? O Jezu, 17, 18, coś takiego. Kulbajk, co z tobą się dzieje?
Nic szczególnego, jadę sobie, mam 2,5 sekundy przewagi nad drugim gościem, Stratmunem. No ale my ciebie też doganiamy, nie wiem czy zauważyłeś. Co? No, 2,5 sekundy przewagi nade mną, a w 1,3 jest ten, Mikus. Nieprawda. Wy macie kolejną Mikus, 8,4 do mnie i 9,2 ty. No to fajna sesja. Ja ciebie widzę u siebie na tym. Jesteś wyjeżdżasz teraz na prostą przed bus stopem. Nie, właśnie teraz minąłem bus stop. To fajna sesja. A, czyli desynchro jest. No świetnie, kurwa. Teraz do bus stopu wjeżdżasz u mnie. Mhm, teraz to już dojeżdżam do D1. Masz X-a w ogóle, żeby było śmieszniej. Co? No. To ty masz desynchro w takim razie. Ze mną. No ale przecież ja widziałem i Owena i walczę z Mikusem, no to jak? No to ze ile mną. Ile teraz do Mikusa według ciebie? Słuchaj. Ty do Mikusa tracisz u mnie 7,8. No to właśnie tyle tracę, walczę z nim właśnie na prostej za... Że Mikus do mnie traci ponad 9 sekund, a ty prawie 10. Chcę powiedzieć coś? No. Ty, no to jeden plus, że nie jest w DRS-ie. Dobra. Nie, że żaden DRS. Co, o jakim DRS-ie my tu mówimy? No bo teraz ja mam ciebie przed nosem. I chodziło o to, że jak ty byś mu dał DRS na tamtej prostej, to ja bym się chyba skitrał. Żadnym DRS-ie my tu nie mówimy, to właśnie przewaga moja nad wami wzrosła do 10 sekund, ponad. No to przekroczyła 10 sekund. Zobaczymy na kolejnym kółku, czy dasz mu DRS, czy nie. Kurde, nie trzymają mi medy, co się dzieje? W ogóle, kto mi wziął fast slapa? Kardy. Mogę wiedzieć. Kardy znowu. Nie, ostatnio miał Ofi. Dobra, czyli będzie miał Kardy teraz. O, strat mu 3 sekundy. Ja nie wiem, jak tu można złapać karę? Wy macie jakieś warny? Chyba nie. Chyba mam nie. Dwa. Może jeden. Aha, dobra. To nie było tematu. Ale mam dwa za jakieś tam takie dziwne akcje podczas ale wyprzedzania. Ale ja mówię o limitach, mówię. No, dziwne akcje podczas wyprzedzania, no to tak. Gdzieś mnie wywaliło za szeroko po prostu przy obronie na przykład. No to się... najlepsze jest to, że Kulbek nie jesteś u mnie... O, teraz jesteś. Nie byłeś u mnie duchem i... I co się stało? Nic, musiałem przyhamować i jak przyhamowałem i prawie w ciebie rąbnąłem, to się zmieniłeś w ducha. Znowu nie jesteś duchem. Ja pierdolę. No to nie, no to jest desynchro, to tutaj... No tak, ale jak w ciebie wjadę, to mi urwie skrzydło, nie? No, a to wtedy... A, dostałem będzie... karę właśnie za walkę z tobą. Wypchnąłeś mnie. Ja pierdolę, no. Tak, tylko szkoda, że... Ty jesteś dopiero na DRS-ie, za tą chorą szykaną jestem. Tak, ale właśnie wypchnąłeś mnie na dojeździe do Róż. Dobra, stary, cofnę ci to. Odwołam ci tego Orna. Napisz, nagrywasz czy nie? Chyba tak. Jak nagrywasz, znaczy, to dobrze. To faktycznie jest coś dziwnego, bo u mnie Kulbajk jest na piątym. To właśnie o tym mówię. Chyba desynchro jest. Kulbajk jest u mnie też na piątym, właśnie go wyprzedziłem. Nie, muszę ogarnąć hosta na przyszły tydzień. Takiego naprawdę ze stabilnym netem. Bo to jest po prostu chora sytuacja jakaś. Bo u mnie było źle. Teraz u Stratmuna też jest źle. A problem się tylko pogłębia. Więc... Zapewniam wam, że ogarnę jakiegoś hosta ze stabilnym netem. A ty się szepuś odwołaj, to ci to cofnę. Tego urna jednego. To jeszcze muszę nie zdobyć żadnego kolejnego. Tak, nie możesz zdobyć, to jest klucz. A ile tracisz do skórzaka, Szopę? Ile on traci do mnie? 12,5 sekundy, 12,7. Okej, okay, no to jest mniej więcej to samo. Dobra. Procent mam na medach. Ile masz? 30%. No to ja mam 35.
To mam na jednej 31, na innych mam tam 27. Coś koło tego. A teraz 28. To dobra, to nie jest źle. Nie jest to zły wynik, więc... Jak będę zachowawczo jechał, to wygram. Ale ja nie mogę zachowawczo, bo walczę o trzecie miejsce. Czyli ja na szczęście mam teraz spokój. Jako trzecie miejsce? No Mikus jest u mnie trzeci i ja jestem czwarty. No nie pierdol, u mnie jest tak, że ja jestem liderem, coś sprawdziłem. No u mnie też jesteś, znaczy nie, no u mnie jesteś piąty. A dobra, to jest problemem. Ja jestem liderem wyścigu. Aha, to nie mam co walczyć. O to znaczy, że ty jedziesz w pustej sesji, kurwa. Nie jadę właśnie w pustej. U mnie wszyscy normalnie są. Kiedy właśnie nie jadę w pustej, wszyscy są. To szopuś ma desynchro. Jak mogę mieć desynchro? Ale u mnie też jesteś na piąty, wiesz? Piąty. A no to kurwa, czekaj no. To co to? Ja mam? No, słuchaj, może tyle razy wychodziłeś, że ci się pojebała sesja, no. No nie mogła. Wszystko się mogło zdarzyć. Wiesz to dobra, sprawdzę na streamie, bo coś już naprawdę mi się w tym nie podoba. Bo to jest już jakaś chora kompletnie sytuacja. Ja tak miałem w 19, że jechaliśmy wyścig. Wszyscy byli, ja sobie jechałem. A później się okazało, że jak dojechałem, to mnie nie było. To tak to, to też nie miałem. Może mnie nie. Poczekaj, czy może mnie nie być? Może tak być. Że ty ja jesteś, wiesz, jedziesz tak jakby z botami. I dlatego jedziesz pierwszy. Szyni. Nie, ale to naprawdę będzie zjebane. No przecież dołączyłem do poprawnego lobby. Ale my nie twierdzimy, że ciebie nie ma w lobby, tylko może tak. Nie jesteś tam tu, to ci tu mówimy, gdzie ty że... to widzisz. Dokładnie. Jesteś w równoległym świecie, Kulbajk. Kurwa, coś... Ja pierdolę, nie, dobra, chyba trzeba będzie... Nie, będę musiał chyba podjąć jakieś działania w związku z tym. No, unieważnij sesję, to ci zęby obiję chyba. Ale bym wyspinował chyba, właśnie teraz. Czepuś, nawet nie masz mojego adresu, więc wiesz. Znajdę cię. Tak? Proszę bardzo, wymawiaj mój adres. Nie muszę wymawiać twojego adresu, znajdę cię. Te? No nie słuchaj, wiem, czy... prowadzę biuro rachunkowe, ja dłużników zawsze odnajduję. Jakich kurwa dłużników? Dobra, panowie, spokojnie, bo nie dojadę. Nie, dobra, weź, bo Tarkowy nas stresujemy. Masz kredyty, Owen? Nie, to nie o to chodzi, no, tylko kurwa. Listy gończe będziesz wysyłał. Ja... Jak ja mam wziąć kredyt? Jaki kurwa dłużnik? O czym ty pierdolisz? O Jezu, taki żarcik. No chodzi o skuteczność w odnajdywaniu ludzi. Jest w stanie znaleźć każdego wszędzie. Właśnie. Tak, czekam na to. Proszę państwa, na przedostatnim okrążeniu Szopuś atakuje Mikusa. Czy mu się to uda? Czy mu się to uda? Nie uda mu się. To jest dla mnie jakieś popierdolone. Nie uda mu się. Oj, ale zablokował ładnie. Oho, pierwszy Warn właśnie siadł. Na dwa okrążenia przed końcem wyścigu. Ale jak będzie desynchro, to nie, no. Jak będzie aż takie desynchro, to trzeba będzie albo odwołać ten wyścig, albo coś z nim. Nie ma mowy, Kulbajk. Poświęciłem tyle czasu, jadę, człowieku, po pierwsze podium w twojej lidze. Zrobimy go. Trzecie w mojej karierze online'owej. Nie ma mowy. Trzecie, dobrze. Ty jeździsz na pewno dłużej niż ja w ligach. Ja? Człowieku, pierwszą ligą, w której jeździłem, to chyba były boberki. Dwa sezony temu. Dobra, ale... Dwa sezony temu. Data. Od stycznia tego roku. Aha, od stycznia tego roku jeździsz? O kurde. Ja nie miałem wcześniej do czynienia w ogóle z ligami ze światem online. Dobra, nie było tematu, słuchaj. Ja jeżdżę od października... Ja jeżdżę... Czekaj, żeby cię nie skończyć. Od września chyba tamtego roku. No to teraz będzie rok. Kiedyś, że w ligach. I moją pierwszą ligą była Superliga. Potem przyszedłem tutaj. Tylko, że to miało inną, co to się PRC nazywało wtedy. Tylko, że była jadka między Bawetem i Kamulem. I się wtedy to rozbiło.
naprawdę mocno się pozżerali. No, bywa i tak. Niestety, jak wiele. Najlepsze rodziny się rozpadają. Koledzy pewnie z jednej klasy ze szkoły. Najgorzej. No ale nie o własność, która jeszcze nie ma wartości, no. Umówmy się. Nie wiem, nie podoba mi się to, co z tym lobby się dzieje. Znaczy, u mnie jest jeszcze tak, Sovelis, który w sumie nie powinien jechać, a jedzie. Wyprzedził Cardiego, który ma do mnie minutę ponad. Przepraszam, ja właśnie zaraz będę Sovelisa dublował. A coś się pojebało z tym lobby, jak ten, jak kurde... Wy mnie nie macie na pierwszej pozycji. Coś konkretnie spierdoliło w tym lobby. Prawie jak PiS, nie? Jeśli nie jesteśmy w na pierwszym miejscu wyników w sondażu, to na pewno są podrobione. A kurwa, na pewno. Jeszcze jestem, co oni zrobią, jak chociaż przegrają? Honor obronie. Jak się okaże, że przegrają teraz wybory. Nie! Unieważniamy sesję. Nie, ale ja nie zgadzam się. Ale ja nie wiem, co się zadziało nawet z tą sesją. Czy nie wiem, czy to ode mnie coś jest nie tak, czy chyba co się z nią stało, jeśli... Unieważniamy. Ja pierdzielę, na ostatnim kółku o, na targę wjechałem. Dobra, słuchajcie, jeśli było coś konkretnie zjebanego, to wtedy rzeczywiście odwołam ten wyścig, bo... Nie, no teraz u mnie wygrałeś, tak na marginesie. A, no to kurwa, dzięki. Dobra, sprawdzam streama jeszcze. I stream mi wszystko potwierdzi, jeśli ja będę zwycięzcą, to... Może się zsynchronizowało na koniec po prostu. Tak. No, ej, ja na streamie jestem normalnie... Ja na streamie jestem normalnie, kurde, jestem normalnie zwycięzcą. To jeden. Ale u mnie teraz też jesteś zwycięzcą, jak to się wykrzyczył. No to u was coś było, dobra, to nie, to już mogę być spokojny. Dobra, tylko teraz muszę kogoś... Kto tam był jeszcze? Kirito? I... Kto jeszcze był trzeci? Mikus pewnie ze mnie Brechta teraz, kuźwa. Aha, i Stratmoon! Tak jest. Hej, hej, komu. Dobra, to ja... O, Stratmoon, dobra, już nie przyszedł. A nie, nie, jeszcze, czekaj, jeszcze wywiad jest. Jeszcze wiesz wywiad. Co? Nie jeszcze mogę, muszę lecieć. A nie kurde, dobra. No to ciebie nie będzie, trudno, no, siema. Dobra, to hej, na razie. No, siema. Hej. Ale kurczę. Nie no, wyścig był dobry. Ale co, walnąłeś w tą ścianę z lewej? Prawie. Czy nie? Czy wyspinowało cię później na wyjściu? Nie, w prawą, złapałem prawą tarkę, bo chciałem być jak najbliżej Mikusa na tym, na prostej, na R-sie jechałem. Paliłem wszystko, co mogłem, żeby go jednak dopaść przed metą i nie pykło. Zresztą zaraz ci pokażę, jaki smutny koniec był.